Dzień dobry. Mam na imię Alicja i pracuję jako korepetytor online z przedmiotów ilościowych ekonomicznych już od ponad 20 lat. Proszę o załączenie mi wszystkich plików, jakie mają być potrzebne do objaśnienia, do opracowania i z wszystkim tym, co ma być po prostu szczegółami do tego zadania. Mogą to być na przykład treści poleceń, materiały uczelniane, wzorce, nawet to może to być nazwa uczelni, czy też po prostu nazwisko wykładowcy jako osoby prowadzącej dane ćwiczenia. Może to ułatwić nam decyzję, czy razem będziemy współpracować. Nadmiar informacji tych załączników mi naprawdę nie przeszkadza. Chciałabym się z tym wszystkim zapoznać, aby mieć pewność, że mogę pomóc. Odpiszę w tej sprawie, jak tylko będę miała na to czas i możliwość. Na wszystkie wiadomości staram się odpisywać na bieżąco. Kwestia poczekać. Korepetycji udzielam obecnie poprzez różne komunikatory. Może to być Skype, Zoom, Teams, Google Meet czy nawet Discord. Koszt jednej godziny korepetycji u mnie to jest stałe 150 zł, płatne przelewem bankowym lub przelewem Blik na telefon na krótko przed zajęciami. Moje zajęcia są prowadzone zawsze od godziny 8 do 19 do poniedziałku do piątku, a z niewykorzystanego czasu zwracam pieniądze przelewem zwrotnym bankowym. Opinie o mnie, o sposobie funkcjonowania i rozwiązywania zadań, czy też po prostu udzielania korepetycji są na tej stronie internetowej. Są również dostępne na innych stronach internetowych, również na mojej stronie internetowej. Zadania-projekty.pl. Możecie sprawdzić, jak się ze mną współpracuje, zanim tę współpracę nawiążecie. Jeśli chodzi o sposób ustalania zajęć, proszę o nadesłanie wszystkich załączników do danego przedmiotu i określenie tego problemu, tego tematu do zajęć. Po ich otrzymaniu mam nadzieję, że będę miała możliwość potwierdzenia, że mogę pomóc, to znaczy możliwość wniesienia czegoś nowego. Czyli na przykład wyjaśnienia tematu i rozwiania wszystkich wątpliwości, czy tego, co jest po prostu ode mnie oczekiwane. Po akceptacji następnie razem ustalimy wspólnie termin zajęć, na przykład na podstawie moich propozycji wolnych terminów, które udostępniam na stronie internetowej www.zadania-projekty.pl oraz na podstawie ustalenia tego komunikatora internetowego do zajęć. Może to być Teams, Skype, Zoom, jak mówiłam. Po przesłaniu takiej wiadomości ze szczegółami co do rozliczenia, gdzie będzie zawarty numer telefonu, numer konta bankowego i preferowany tutaj tytuł, możemy jak najbardziej po prostu już czekać na zajęcia. A same zajęcia mogą zacząć się od uruchomienia nagrywania. Oczywiście, jeśli ja mam taką naturalnie zgodę. I na tych zajęciach zaczynam udostępniać widok mojego komputera. Dzięki temu na bieżąco widać, jak rozwiązuję zadania. Pokazuję materiały, jakie mam na komputerze, a mam ich naprawdę sporo i z wielu przedmiotów. Z tych materiałów korzystam, aby zajęcia przebiegały sprawnie. Korzystam również z iPada. iPad jako narzędzie jest bardzo dobre w określonych sytuacjach i to my razem właśnie z osobą, z którą współpracuję, decydujemy, czy zajęcia będą notowane na iPadzie. Korzystam również i z narzędzi takich typowych jak Word czy Excel i wszystko w zależności od potrzeb spotkania. Dopasowuję się. Zaletą kamery u studenta jest moje szybsze reagowanie na zmiany w rozumieniu materiału. To po minie rozmówcy można odczytać, że nie tłumaczę w odpowiedni sposób i muszę po prostu zareagować. Inaczej będę musiała tylko polegać na moim słuchu. Nie trzeba na pewno mieć tej włączonej kamerki. Ważne jest to, abym to ja mogła udostępniać widok z mojej kamery i komputera. Jednak nade wszystko najważniejsza jest sama rozmowa i szybka reakcja w przypadku, kiedy nie ma tego rozumienia omawianych kwestii. Jeśli coś tłumaczę niejasno, to po prostu wystarczy mi o tym powiedzieć. Między kolejnymi zajęciami stosuję przerwy głównie 30-minutowe. Usprawnia to funkcjonowanie mi jako korepetytora i po prostu odpoczynek. W kwestii materiałów dodatkowych, każdy przedmiot na moim komputerze znajduje się w oddzielnych folderach, dzięki czemu bardzo łatwo przechodzę między tymi materiałami
i sprawniej potrafię usprawnić nimi zajęcia. W swojej pracy korepetytora korzystam z szerokiego zakresu podręczników i zbiorów rozwiązanych zadań, które posiadam w swoim archiwum. Aby mieć rozwiązane zadania, nie trzeba ich szukać teraz już w internecie. Ja je podeślę po zakończeniu naszych zajęć. Po zajęciach przesyłam na maila lub bezpośrednio w danym komunikatorze plik z rozwiązanymi zadaniami, które wykonaliśmy podczas naszych zajęć. W razie potrzeby wysyłam na przykład na czat Skype'a czy też Teams'a niezbędne pliki, co usprawnia dalszą, samodzielną już naukę. Skype oraz Teams posiadają funkcję nagrywania rozmowy. Ten film jest generowany wówczas automatycznie i dostępny jest na przykład na Skype'ie przez kolejne 30 dni w oknie czatu naszej rozmowy. To pozwala na powtórzenie przerobionego materiału jeszcze raz. Atmosfera na zajęciach. Podczas korepetycji staram się prowadzić swobodną rozmowę, aby łatwo było zadawać mi pytania i szukać rozwiązania do zadań. Tam oczywiście okazuję więcej emocji niż na tym nagraniu, ale to sądzę, że jest naturalne. Wszystko, co ja tutaj omawiam na tym filmiku, będzie właśnie realizowane na takich zajęciach. Ja naprawdę lubię dyskutować, rozmawiać do skutku, czyli do zrozumienia tematu. Jestem osobą, jako korepetytor i prywatnie, osobą na otwartą, na przerywanie mi, gdyż słów, jakich ja wypowiadam podczas zajęć, jest naprawdę dużo, a jakaś kwestia może być nadal bardzo ważna i niewyjaśniona, więc przerywać mi można jak najbardziej. Jestem otwarta również na różne style prowadzenia zajęć, od omawiania całego materiału, jakichś wykładów, czy przez wspólne wyszukiwanie obliczeń i szukanie odpowiedzi na konkretne problemy. To ja się dostosowuję do osoby, z którą rozmawiam, aby szybciej do niej dotrzeć. Jeśli czegoś nie wiem, to po prostu o tym mówię. Staram się tłumaczyć wszystko najprościej, jak sama tylko rozumiem i nieraz sięgam po takie zwykłe, codzienne przykłady, aby na dłużej zostało w pamięci. Praca w grupach. Istnieje możliwość umówienia się na zajęcia dla kilku osób naraz. Dzięki temu można podzielić koszt zajęć na więcej osób. Jedna godzina nauki wspólnej to będzie nadal 150 zł, ale jedna osoba płaci takie zajęcia, a reszta się z nią rozlicza według własnego uznania. Termin spotkań dla grup najlepiej ustalać kilka dni wcześniej i to minimum, aby nie było problemów z dostępnością. Najlepiej poproszę od razu o podanie przy okazji nazwy takiego preferowanego komunikatora. Terminy spotkań pod linkiem na mojej stronie internetowej www.zadania-projekty.pl umieściłam kalendarz Google. W środkowej sekcji można tam znaleźć wolne terminy, które ja proponuję na spotkania na korepetycje. Ten kalendarz prowadzę w miarę na bieżąco. Wystarczy wejść w link, aby zapoznać się z tymi wolnymi, dostępnymi terminami. Aby umówić korepetycję, najlepiej porównać moją dostępność proponowaną na tej stronie internetowej z własną, a następnie do mnie wysłać wiadomość mailową z propozycją, z wszystkimi załącznikami oraz z proponowanym komunikatorem. To wszystko przyspiesza. Ja wówczas sprawnie sprawdzę, czy faktycznie taki termin jest nadal wolny. Po prostu czasem nie nadążam z aktualizacją tego kalendarza elektronicznego. Wszystko sprawdzę. Korzystam na początku współpracy z korespondencji seryjnej w maila. Na początku, aby w celu lepszego, pełnego przedstawienia mojej oferty. Dzięki temu szybciej przekażę takie informacje, jak linki do spotkania, całą moją ofertę, dane do rozliczenia i inne szczegóły, które są w danym momencie potrzebne. Zapraszam do współpracy i bądźcie otwarci. Pozdrawiam.